pewnym sensie program Bardzo Młoda Kultura zakłada budowanie kapitału społecznego na styku dwóch sektorów, kultury i edukacji. I wczoraj cały dzień rozmawialiśmy o kapitale społecznym jako o pewnym zasobie, który można świetnie rozwijać, wykorzystując narzędzia właściwe dla kultury, jak i dla edukacji. Oprócz tego mamy do czynienia z liderami działalności kulturalnej i działalności edukacyjnej w swoich środowiskach. Ci liderzy są wręcz predysponowani do tego, żeby ten kapitał społeczny w swoich środowiskach lokalnych budować. Myślę, że biurokracja przede wszystkim. To jest to, co bardzo przeszkadza. Szkoła jest niezwykle zbiurokratyzowana, a znowu jakby w sferze kultury jest odrobinę mniej. Więcej swobody, więcej elastyczności, co nie znaczy, że też ich dokumenty nie dopadają. Ale u nas wygląda to inaczej. My jesteśmy zobowiązani podstawą programową i to jest jakby priorytet. I dopiero mogę sobie pozwolić na wszelkie inne działalności. Więc nawet wszelkie zajęcia dodatkowe, owszem, ja to mogę robić we współpracy z Domem Kultury, z ośrodkami tego typu, ale najpierw muszę się skupić na tym, czego ode mnie wymaga jakby system. To jest ta pierwsza taka bariera. No widzimy wzajemny potencjał, a przede wszystkim taką palącą potrzebę wzajemnej współpracy, ale rozwiązań systemowych, czyli uwzględnienia w podstawie programowej obecności właśnie oprócz nauczycieli, także profesjonalistów z zakresu kultury, sztuki, jak również włączenia nauczycieli i danie im możliwości, bo często takie możliwości po prostu proceduralne, czasowe, logistyczne nie mają, żeby uczestniczyć w ofercie instytucji kultury. W ramach drugiej części rozmawialiśmy o barierach i potencjałach współpracy sektora edukacji i sektora kultury. Okazuje się, że nie ma wcale jakichś negatywnych nastawień jednego sektora do drugiego. Jest dużo zrozumienia, wzajemnego szacunku i sporo o sobie już wiemy. Zarówno przedstawiciele kultury o przedstawicielach środowiska oświatowego, jak i odwrotnie. I to bardzo dobrze rokuje. Widać, że tworzą się te więzi, tworzą się relacje i ten kapitał społeczny na styku kultury i oświaty buduje się również w ramach tych spotkań, które organizujemy w programie Bardzo Młoda Kultura.